Tak więc witam ponownie na kanale Strefa Gracza, z tej strony Mikołaj, a przed wami pierwszy materiał z gry Dandara, Trials of Fear. Dokładnie tak, moi drodzy, kolejna gra na kanale, dawno nie było gier na kanale, może mógłbym w sumie tutaj przyznać. Trochę nie nagrywałem filmów, a to dlatego, że, a w sumie napisałem to na społeczności, co do tego również się pojawi osobny film, ale jednak dalej są gry, które bym chciał tknąć i można powiedzieć wróciły mi takie moje swobodne warunki do nagrywania, więc mogę jakieś gry zagrać. No, nie gramy na razie w Hydronira, nie gramy na razie w inne gry. Stwierdziłem, że zacznę tykać jakieś nowe gierki, żebym się nie znudził, żeby mi się to nie znudziło, żebym grał coś co chwilę w coś dla odmiany, no i żeby też kanał nie zmarł, bo przy takiej przerwie, no to jeszcze dłuższej, to mógłby troszeczkę umrzeć. Moi drodzy, Dandara to jest gra, to jest niezależna, platformowa metroidvania, w której wcielamy się w rolę takiej, można powiedzieć, afrowojowniczki, która walczy z różnymi przeciwnikami, bossami. Mamy tutaj oczywiście fabułę, gdzie, no to jest oczywiście taka, można powiedzieć, skomplikowana fabuła, gdzie trochę musimy się sami domyślać, trochę mamy to w grze oczywiście poukrywane, mamy też tutaj rozmowy z postaciami, nie jest to gra niema, jak na przykład Titan Souls, które ostatnio grałem. Ale no, myślę, że będziemy się fajnie bawić. Gra ma, można powiedzieć, takie mechaniki, tak jak powiedziałem, platformowe, jest to metroidvania. Skaczemy sobie po pomieszczeniach, jak w takim Isaacu na przykład. Rozwijamy naszą postać, walczymy z przeciwnikami, mamy jakieś checkpointy, różne etapy, krainy i tak dalej. Gra, myślę, że na parę odcinków mi starczy, chcę ją całą przejść. No i co? Myślę, że zaczynamy. Start game. Wybiorę sobie, myślę, że tego slota, bo tu najmniej zrobiłem. O Jezu, zacząłem slota. Poczekajcie, wczytam nowego. Dobra, miałem kliknąć ten kosz tutaj najpierw. No i tutaj udało mi się ten save usunąć, więc możemy zaraz odpalić nową grę. No i będzie nam tutaj się ukazywać wstępna historia. Tak, gra jest oczywiście w pełni po angielsku. Krótki wstęp i dostajemy od razu kontrolę nad postacią. Jak wiecie dobrze, jeśli oglądacie moje filmy, ja mam problemy z angielskim, więc nie będę tego tłumaczył. Może jak będzie mi się naprawdę chciało, to dodam wam napisy na YouTubie, żeby to napisy pokazywały, co tam pisało. Ale w skrócie, coś się było spokojnie, szczęśliwie, nagle równowaga została zachwiana, zło się pojawiło, no i oczywiście musi być jakaś nadzieja, która to wszystko uratuje i w tym wypadku jest to Dandara. No, fabuła jest strasznie pogmatwana, ciężko mi ją będzie wytłumaczyć wam, ale oczywiście największą frajdę tutaj czerpiemy oczywiście z gameplayu. Mechanika, już mamy kontrolę nad postacią, mechanika jest, bardzo dużo w tej grze się steruje myszką, w sumie nie wiem, czy nie całkowicie, jeśli chodzi o mechanikę, bo no, skaczemy sobie po etapach za pomocą myszki, prawego przycisku myszy, jak widzicie. I to jest tak naprawdę jedyny nasz sposób poruszania. Nie mamy żadnych uników, tylko poskaczemy po prostu po tych ścianach. Za pomocą lewego przycisku myszy strzelamy. No i mamy drzwi do kolejnego etapu. Za pomocą spacji się przełączamy, albo za pomocą lewego przycisku myszy. To jest, można powiedzieć, taki tutorial. Ja już rzeczywiście grę przeszedłem parę miesięcy temu, też na moim starym kanale udało mi się ukończyć, ale mało z niej pamiętam, więc... Znaczy, no, mało z niej pamiętam, jeżeli chodzi o fabułę, bo gameplay to oczywiście przez większość gry jest taki sam. Ale gra jest naprawdę świetna do nagrania i stwierdziłem, że no nagram ją, nie? Mamy tutaj taki, można powiedzieć, a la tutorial, który będzie nas uczył co i jak się przechodzi przez etapy. Tutaj na przykład mamy dźwignię, która będzie później. No i będziemy po prostu, musimy się dostać do tamtych drzwi, ale jest właśnie szereg tutaj tutoriali do zrobienia. Jak widzicie, no nie możemy nigdzie indziej skakać poza tymi właśnie ścianami, więc musimy sobie te dźwignie tutaj pouruchamiać, aby móc te ściany tutaj sobie za pomocą mechanizmu ściągnąć.
Mechanika jest naprawdę fajna, bardzo mi się podoba sterowanie w tej grze. Ja w ogóle lubię gry, gdzie się myszką steruje, to mi i tak, nie wiem, już się utożsamiłem z takimi grami. Mam kolejne drzwi, które również są drzwiami samouczkowymi, bo to jest taki, można powiedzieć, prolog, takie wprowadzenie do tego, co tu się robi. Ojeny, zwróciłem się. Ja myślałem, że ta gra jest krótka, dopiero zwróciłem sobie na moją starą serię, na Reupload, na mój stare filmy na dysku i zobaczyłem, jak ona jest. Ojeny, o kurde, dobra, może gadał nie będę. Mamy tutaj jakieś formy chyba atakowania na czas, jeżeli się nie mylę. Tak, to jest chyba... Mamy tutaj naukę strzelania. Tutaj mamy... Są jakieś okej. Dobra. Okej, czyli to było takie... To chyba, żeby nauczyć nas strzelać. O, proszę bardzo. I tutaj musimy już dwa zestrzelić. No, nauka czasu reakcji. O Jezu, i tutaj muszę na środku stanąć, żeby... Pyk, pyk. Pięknie, ładnie, udało się. No. Dobra, mamy kolejne pomieszczenie. Mamy oczywiście mapkę chyba, jeżeli się nie mylę. Ona jest... O Jezu, mapkę chyba blokujemy dopiero później, bo... No, nie mogę jej na razie żadnym przyciskiem aktywować. Mamy pod tutaj lewym przyciskiem myszy AIM. Aha, pod myszką celujemy. Tutaj celujemy, albo możemy też za pomocą E i W się przemieszczać. No i właśnie jak się przemieściłem na złą belkę, to dostałem obrażenia, bo ja muszę strzelać tutaj w te oka, w te bombki takie. O, tutaj już mamy trzy. Dobra. Cudownie. Nie wiem w sumie po co tam była ta ścieżka, jak tam nie dało się przejść. Tu mamy kolejne. O, i widzicie, tu mieliśmy takie, które... O, no i pierwsza śmierć. Trzeba uważać naprawdę, jak się tutaj skacze, bo to jest jedyna mechanika poruszania się i może naprawdę, jeśli się nie uważa po drodze, to można wpaść na coś, co wam zada obrażenia. No dobra, wracamy się tam, będzie to oczywiście od nowa pokazane. No tutaj trzeba uważać, trzeba się w tej grze, można powiedzieć, wyszkolić, ale tu... Ach, kurde, to się od nowa zrobiło. Myślałem, że to już będzie ogarnięte, tu się od nowa zrobiło. Czyli teraz tędy, tutaj. Tędy, dobra. Okej, no, nawet spoko. Tutaj były te, tutaj będą dwa. Oczywiście z czasem gry odblokujemy też rozwój postaci, więc i będziemy więcej mogli, będziemy mogli sobie ulepszyć obrażenia i ulepszyć ilość strzałów, które wypuszczamy. I życie, i regenerację, no to są takie aspekty rozwojowe, ale to dopiero później odblokujemy. Teraz chodźmy tutaj na dół. O, a to jest miejsce, to jest taka aura, która ukazuje się, kiedy zginiemy. Jeśli się tu wrócimy, to możemy mieć szansę, żeby podnieść po prostu punkty, które wcześniej zebraliśmy. Mamy w prawym górnym rogu licznik punktów. Za nie właśnie będziemy kupować te ulepszenia, ale je zbieramy rozwalając różne skrzynki, zabijając potworów. Tutaj widzę, że również musimy mieć dobry czas reakcji, refleks. Aha, i teraz muszę się... A, okej, dobra, czyli nie mogę się tam po prostu cofnąć. Czyli idziemy teraz tędy. Pyk, do tych drzwi. Mamy tutaj właśnie tą dźwignię, którą musieliśmy aktywować. No i to był tutorial, który nas uczył strzelania i poruszania się. Ale oczywiście to nie koniec mechanik. Później nam ukażą się również nowe mechaniki. Ale nie będą one jakieś super rozbudowane. Głównym właśnie celem gry jest poruszanie się pomiędzy tymi ścianami. Z tego co pamiętam. Też nie chcę przypadkiem zaspoilerować, bo wiem, że to potrafię. Aha, rozumiem po co tam to było. Bo teraz nie mogę tędy się dostać na górę, muszę zawrócić teraz. A, i teraz się kolce pojawiły. No świetnie, no gra mnie tutaj zaskakuje. Łooo, o kurde, i zginąłem. I co teraz, pojawia się tam... Pojawia się tam na środku. No muszę sobie wyćwiczyć tą grę. A, no punktów żadnych nie zebrałem, więc wróciłem tak naprawdę do checkpointa.
Jakbym punkty zebrał i je stracił, to bym musiał się wrócić, jeżeli to byłoby dużo punktów. Jak widzicie, o... Mamy tutaj rozmowę z postaciami. Te dialogi, które rozumiem, będę tłumaczył, ale ja mam problem straszny z angielskim. Nie uważałem w ogóle w szkole na lekcję angielskiego i... No, są efekty tego. Macie tutaj podsumowanie. Dandara, czy mnie słyszysz? No będę się gubił, może ja tego w ogóle nie będę tłumaczył, bo ja mam straszne problemy z angielskim. Ja po prostu się nie uczyłem w szkole, taka prawda. I mamy tutaj właśnie namiot, czyli nową funkcję, która nam się będzie pokazywać. Namiot to jest i checkpoint, i miejsce, w którym będziemy kupować ulepszenia. Tutaj jak widzicie, za punkty możemy kupować ulepszenia. Na razie niektóre są zablokowane. Jedyne co na razie możemy, to ulepszać sobie ilość naszego życia. Czyli na przykład mamy 3 serduszka. I tutaj możemy sobie na przykład dokupić 4 serduszko, 5, 6, 7 za pomocą punktów, ale te punkty musimy zdobyć walcząc z przeciwnikami i tak dalej. Memories to jest oczywiście taki bestiariusz, glosariusz, gdzie możemy czytać taki, no to jest lore po prostu, kodeks, który nam pokazuje, co już odkryliśmy, możemy sobie o tym poczytać. Tutaj z tego co wiem, chyba mamy tabliczkę, która nam pokazuje kierunki, o tam mamy jakąś wioskę, tam za to mamy jakieś przejście, no to możemy pójść na górę, zobaczymy co tam ciekawego jest. Pójdziemy najpierw na górę. Widzę, że jeszcze do dyspozycji nie mamy żadnej mapy, więc no musimy sobie radzić. O, i proszę bardzo, mamy pierwszych przeciwników, takich, którzy już będą atakować z lekkim, można powiedzieć, myśleniem. No ale jeżeli nie jesteśmy na ścianie, gdzie oni się znajdują, to przy takich przeciwnikach nic tam za bardzo nie zrobią. W przyszłości możemy nas spotkać dopiero przeciwników, którzy ze ściany do innej ściany będą mogli atakować. Takie, tacy na przykład magowie są w tej grze. Albo jakieś inne stworki latające. Mamy tutaj jakieś czerwone krainy tym razem. Czerwone krainy, z tego co wiem, to są początkowe krainy, więc to jest taka pierwsza, można powiedzieć, nasza poważna kraina. Tu mamy jakiś kolec i tam mamy... O, proszę bardzo, i to jest przeciwnik typu szarżującego. Jak staniemy na ścianie, to jeśli mamy odpowiedni czas reakcji, to możemy go zatrzymać, ale on właśnie szarżuje i to jest właśnie ten problem. Idziemy sobie w lewo. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. Mamy tutaj... O, i są kolejne elementy, które nam będą nas próbowały zabić, czyli elementy rażące. Musimy oczekiwać, żeby to tutaj aktywować, w sensie no po prostu, żeby w odpowiednim czasie się przemieścić. There is a small painting on the floor. Aha, czyli ja nie mogę po prostu tego użyć. Prawdopodobnie nie mam jakiejś rzeczy, która mi to ułatwi, bo no tutaj jest wiele zatorowanych przejść. Ja się kiedyś zastanawiałem, o co z tym chodzi. Możecie słyszeć szczekanie psa, wybaczcie, to jest mój pies. Prawdopodobnie ktoś do domu po prostu już przyjechał. Więc ja sobie w tym momencie zrobię pauzę i wrócę do was za chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Panowie elektrycy przyjechali na podwórko posprawdzać skrzynkę. Więc... Dobra, już jestem. Panowie elektrycy przyjechali na podwórko posprawdzać skrzynkę na prąd. Pogrzebali, pojechali, możemy grać dalej. Dobra. I tak, mamy tutaj właśnie tę elektrykę, na którą musimy uważać. No i tego przeciwnika, dobra, zlikwidowany. Podoba mi się to w tej grze, że z każdym tutaj pomieszczeniem ten ekran się obraca, to jest fajne tutaj. O, i mamy, moi drodzy, skrzynkę, czyli skrzynki będziemy znajdywać w wielu miejscach. W skrzynkach przeważnie dostajemy albo jakieś miksturki, albo jakieś ulepszenia, i w tym wypadku dostaliśmy coś, co ostatnio zacząłem często w grach używać z, można powiedzieć, ze zrozumieniem, czyli mapę, która pokazuje nam, gdzie jesteśmy. Tutaj mamy właśnie te tereny, można powiedzieć, brązowe, czyli to są takie tereny związane z taką fabułą, takim miejscem, gdzie albo coś odblokujemy, albo taką, można powiedzieć, takie swobodne, najbardziej swobodne miejsce związane często z jakąś fabułą, czy jakimś checkpointem, czy coś. Zielone drogi chyba będą też wprowadzać, nie wiem, zielone drogi to są chyba jakieś takie, po których się przemieszczamy, nie wiem, czy tu można sobie to tak opisać, ale wiem na pewno, że czerwone tutaj drogi to jest cała jedna kraina, pierwsza taka poważna kraina, którą będziemy zwiedzać, również ta kraina ma swego bossa, więc będziecie mieli tutaj okazję zobaczyć parę ciekawych mechanik, jaka ta gra zaprezentuje. Gra jest naprawdę bardzo fajna, naprawdę
Naprawdę jedna z moich ulubionych gier Metroid z gatunku Metroidvania. Naprawdę polecam i nie kosztuje nawet zbyt dużo, bo można ją wyłapać nawet poniżej 10 zł. Gdzieś tam dam linka w opisie dam. O kurde, wjechałem na kolec. Albo również możecie skorzystać z mojego linku afiliacyjnego na stronie Instant Gaming, do którego linka znajdziecie w opisie. Ja tam dostanę 3% od zakupu, więc też może na jakieś będzie gry na serię. Ale polecam, gra jest tania, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Okej, przejdziemy sobie tędy teraz. I mamy, moi drodzy, nowego przeciwnika. Ten, o którym wspominałem wcześniej, jest to przeciwnik, któremu nie straszne jest to, że nie będę na jego stronie, bo może mnie zaatakować w każdą stronę. Jeśli będę na tej ścianie, to ta kula może do mnie dolecieć, czyli to jest po prostu mag. Dobra. O, i tam mamy kolejną skrzynkę. I mamy właśnie tę jedną z form zdobywania tych punktów, czyli te skrzynki, te kartony. I uwaga, pyk. Mamy, proszę bardzo, skrzynkę kolejną. I tutaj dostaliśmy, chyba z tego co widzę, tak, to jest miksturka, która odnawia nam życie. Nie wiem dokładnie, ile nam życie odnawia. Jak stracę drugie życie, no to spróbujemy jej użyć. Zobaczymy, czy jedno, czy dwa odnawia. Żeby, wiecie, też nie poszło, że marnotrawstwo. Na takich rzeczy akurat jak działanie mikstury to nie pamiętam za bardzo. Mamy tutaj kolejne pomieszczenie i mamy kolejną, można powiedzieć, terytorialną, wrogo nastawioną do nas, nie wiem, jakby to powiedzieć, no po prostu strukturę, o. Tylko, że jest to struktura, która jak widać, jest to po prostu wieżyczka, którą możemy często spotkać. I ona strzela do nas tutaj kulami, to jest taka, można powiedzieć, struktura obronna, taka magiczna, tak jak ten mag, który do nas strzelał. Mamy kolejne pomieszczenie. I to pomieszczenie, z tego co widzę, prowadzi nas do... aha, to jest wszystko połączone i tak ze sobą. Mamy tutaj kolejne rzecz. To pamiętam, żeby to użyć, to dopiero... To dopiero będę musiał coś odblokować w grze. I tu mamy, moi drodzy, pierwszą taką... No to jest te NPC, o których wspominałem, z którymi możemy tutaj rozmawiać. Ona coś tam mówi tutaj o Eldarianie. Eldarian to jest główny antagonista tej gry, czyli ten z początku, który zaburzył równowagę. Ona coś ma... Wybaczcie mi, że nie mogę wam tego tłumaczyć, ale... No... Tłumaczenie w moim stylu to prędzej znajdę hejterów. No nie wiem, wybaczcie mi, naprawdę. Jestem w stanie wam pokazać gameplay i aspekty rozgrywki, ale aspekty fabularne to już musielibyście albo po prostu odkryć sobie sami, albo... no są youtuberzy na przykład, którzy też nagrywają gry, gdzie tłumaczą coś. Staszek Igraszkowski też, słyszałem, tą grę nagrywał. Staszek Igraszkowski to jest ogólnie jeden z moich ulubionych youtuberów, którzy nagrywają gry niezależne. On bardzo fajnie tłumaczy, więc u niego myślę, że mógłbym polecić, jeżeli ktoś chce się zapoznać w fabule. Ja na razie mogę pokazać aspekty mechaniczne tej gry. Już ją przeszedłem raz, więc będzie to dla mnie łatwe do zobrazowania. Mamy kolejne pomieszczenie. Mamy tu jakieś kolorowe, fioletowo-szare ściany. I mamy tutaj jedno w sumie przejście, tylko musimy uważać na ten... Mamy trzech przeciwników szarżujących. Tu też mamy jakąś rzecz, którą musimy chyba aktywować za pośrednictwem jakiejś umiejętności, której jeszcze nie mamy. Teraz tędy jakoś. Siup. Pyk. Dobra, udało mi się go na czas zlikwidować. Teraz pyk. Dobra, zaszarżował. Mój refleks mnie uratował. O kurde. No tutaj już mnie mój refleks nie uratował niestety. Ale udało mi się. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Wywaliło mi prąd aktualnie, bo elektrycy, którzy przyjechali na moje podwórko, postanowili, że pogrzebią sobie trochę w skrzynce elektrycznej. No i akurat w tym samym momencie prąd wywaliło. No i doszłem nieco dalej i musiałem się cofnąć, więc teraz idziemy sobie tutaj. I mamy tutaj okazję odkryć właśnie... Ojene. Nowy właśnie kamp, który jest, tak jak już mówiłem, naszym checkpointem.
I tutaj właśnie będziemy mogli sobie tutaj tą postać ulepszać, tylko dalej jeszcze oczywiście nie mamy punktów za bardzo na to, żeby to rozwinąć dalej. I tutaj mamy też swego rodzaju chyba... Tak, to jest wytłumaczenie wszystkiego, co mieliśmy. No to chyba już czytałem przed chwilą. No i dobra, moi drodzy. W tym miejscu sobie na razie zakończymy ten film. Trochę mnie urwało, przez co wypadłem trochę z rytmu, przez to wywalenie prądu. Zobaczymy się w kolejnym filmie, gdzie już będę sobie kontynuował tak jakby już z rytmem. Teraz lecę ten film zmontować i wam go wrzucić na sobotę, bo tak napisałem na karcie społeczności też, że ten film się wtedy jakby pojawi jako nowa seria. No i oczywiście kolejny odcinek się pojawi jutro. Gra jest naprawdę fajna, wciągająca i myślę, że sobie zrobimy z niej seryjkę. No i co? Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!